Ostatnio się zastanawiałem, jak w krótki sposób powiedzieć, co my robimy, ponieważ angażujemy się w różne dziedziny, natomiast jest w tym jakaś jedna wspólna platforma i ona mi bardzo długi czas umykała. Tak naprawdę na takim działaniu praktycznym uczymy ludzi, jak budować nowoczesne domy z gliny i słomy, jak produkować energię elektryczną z biomasy, jak wykorzystać coś, co wydaje się odpadem, a może być czymś bardzo produktywnym w ogrodzie, w jaki sposób tworzyć systemy autonomii lokalnej. Tutaj jest bardzo modne to słowo ekosystem. Chciałbym przypomnieć, że słowo ekosystem tak naprawdę jest to zlepek system ekologiczny, a ekologia to jest nauka o relacjach. I ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że to, co my robimy w Kohabitacie, to jest takie utopijne zadanie budowania kultury na następne 1000 lat. Jeżeli mielibyśmy założyć sobie takie wyzwanie projektowe, że chcielibyśmy zbudować coś, co taki ludzki ekosystem, czyli patrząc z bardzo wysokiej perspektywy, bardzo z góry, żeby ludzki ekosystem zwany cywilizacją był w stanie trwać przez następne 1000 lat, to powinniśmy go rozwijać w zupełnie inny sposób niż aktualnie to się dzieje. Więc mówię o tym wyzwaniu jako utopijnym, ponieważ nasza inicjatywa jest tak mała, że jest to jakby nie jest w tym momencie aż tak realne zadanie, żeby to stworzyć. Natomiast to rozpoczyna pewną dyskusję na ten temat i myślę, że to jest bardzo ważne. I w tym momencie zrobiliśmy ten pierwszy krok. Myślę, że pierwszy krok często jest bardzo ważny, ponieważ później znajdują się kontynuatorzy, tak? I dlatego ta otwartość jest bardzo ważna, żeby inni mogli łatwo podjąć temat i kontynuować. Czyli zaczęliśmy pokazywać ludziom, że mogą samodzielnie tworzyć sprzęt. Również tutaj działamy w dziedzinie open hardware. W taki sposób, że mogą samodzielnie w tym sensie, że grupowo, mogą samodzielnie stworzyć dla siebie taki sprzęt, który pozwala im wyprodukować potrzebne im zasoby, takie jak energię elektryczną, taką jak żywność. Dzisiaj, w dzisiejszym świecie to są bardzo ważne tematy, ponieważ jakby komercjalizacja również dosięgła przestrzeni naszej żywności i jeżeli nie śledzimy tego bardzo, bardzo wnikliwie, to okazuje się, że te kompromisy poczynione przy produkcji żywności są tak daleko posunięte, że to dawno już nie nazywać powinniśmy tego żywnością, ale tylko po prostu jedzeniem. I jakby podnosząc ten temat, ucząc ludzi, jak wyprodukować żywność, tak naprawdę zwracamy im świadomość tego, w jaki sposób oni są połączeni z prawdziwym światem. W jaki sposób oni nie tylko mogą być konsumentami czegoś, co gdzieś kiedyś przez kogoś zostało wyprodukowane, ale zwracamy im też taką poczucie siły, że mogą stanowić samodzielnie o tym, co i jak chcą w życiu funkcjonować. Zwracając do konkretu, bardzo mnie cieszy, w jaki sposób ludzie reagują na to, jak wspólnie można na przykład spotkać się na budowie domu. Tutaj bardzo ważne są dla nas procesy, nie tylko materiał, z którego budujemy. Wykorzystujemy materiały naturalne, ponieważ one są tanie i są w stanie zaspokoić te potrzeby, które nam są potrzebne w domu dzisiaj. Natomiast to, w jaki sposób ludzie dzisiaj w dużych miastach, zwłaszcza w dużych miastach, jak bardzo tęsknią za robieniem czegoś wspólnie i jak bardzo ponownie chcą odkrywać to, że mają we własnych rękach moc stwórczą, że mogą samodzielnie faktycznie zrobić coś, co jest dla nich bardzo, bardzo potrzebne. To jest proces, którego ja do końca jeszcze nie zrozumiałem, dlaczego tak się dzieje, ponieważ widzę, że to nie dotyczy tylko tej dziedziny, z której ja wyrastam, czyli architektury naturalnej, ale to też dotyczy edukacji, stąd cały ten ruch edukacji alternatywnej w Polsce, że my to możemy robić trochę poza systemem i jakby to jest dużo lepsze i jakby adresuje prawdziwe ludzkie potrzeby. A to, co na przykład ostatnio jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ od niedawna jestem tatą, ale też skorzystaliśmy z takiego rozwiązania, które jakby nie jest systemowe, to znaczy urodziliśmy w domu. I okazuje się, że to jest dzisiaj jakby naturalny poród jest czymś tak zupełnie odjechanym, że większość ludzi puka się w głowę, a natomiast to jest coś, co jakby natura nam wszczepiła od wielu tysięcy lat, coś działa. Więc jakby
Znajdujemy w kohabitacie rozwiązania, które jakby w dużej mierze pozwalają myśleć o cywilizacji jako tworze trwałym. I jakby rozkoduje to słowo permakultura. To jest permanent culture, czyli kultura trwała. Czyli systemy, które charakteryzują się trwałością w długim okresie czasu. Dzisiaj cywilizacja budowana jest na zasadach szybkiego zysku, szybkich efektów i bardzo rzadko kiedy myślimy o na przykład pokoleniu dalej, tak? Zależy nam o tym, żeby wprowadzić do dyskusji takiej codziennej między nami o tym, jak sięgamy po nasze potrzeby, a ten element myślenia o pokoleniach przyszłych i o tych systemach, które będą po nas.